Dzień dobry Państwu, Szymon Konieczny, strona na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice. Witam tłusto, tłusty czwartek 2024 roku, górą pączków za tą górą, tłuste placki z konfiturą, za plackami misa chrustu, bo to dzisiaj są zapusty, przez dzień cały się zajadamy, a wieczorem maskarada. Dlatego w tłusty czwartek lepiej jeść, ale z umiarem. Ja, jak zawsze mówiłem, nie lubię pączków. Ja na pączki wypiekane lubię popatrzeć i zrobić sobie sesję z pączkami na tłusty czwartek, udając, że jem pączki. Ja osobiście wolę chrust czy oponki z cukrem pudrem. Nawet jak babcia robiła, to mi bardzo smakowały, a więc można próbować. Osobiście lepsze są wypiekane, ale te są również dobre, dlatego jedzcie Państwo, ale z umiarem. Udanego tłustego czwartku dla wszystkich fanów i czytelników strony na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice, a już teraz za chwilę zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu z produkcji pączków na tłusty czwartek w wykonaniu mistrzowskich cukierników. Serdecznie pozdrawiam. Szymon Konieczny. Witam serdecznie. Pokażę, jak przygotować domowe pączki. Do przygotowania będziemy potrzebowali 600 g mąki pszennej, 250 ml letniego mleka, 80 g roztopionego i przestudzonego masła, 4 żółtka, 80 g cukru, 40 g drożdży świeżych, 1 łyżeczkę cukru waniliowego, szczyptę soli, 1,5 łyżki spirytusu oraz marmoladę do nadzienia. Najpierw przygotuję rozczyn. Do miski rozkruszam drożdże, dodaję około 1 łyżeczki cukru, 1 łyżkę mąki, około 50 ml letniego mleka i mieszam. Miskę nakrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na około 15 minut, aby rozczyn zaczął pracować. Do gotowego rozczynu dodaję pozostałe składniki na ciasto oprócz masła i mieszam. Gdy składniki wstępnie się połączą, dodaję masło i mieszam jeszcze przez chwilę, aby masło połączyło się z ciastem. Następnie ciasto wykładam na blat lekko obruszony mąką. Ciasto wyrabiam przez kilka minut, aby stało się gładkie, lśniące i nie kleiło się do dłoni. Jeżeli ciasto kleiłoby się bardzo do blatu, należy lekko podsypać mąką i nadal wyrabiać. Ciasto możemy również przygotować robotem. Wyrobione ciasto przekładam do miski lekko oprószonej mąką, nakrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na około 40 minut do wyrośnięcia, tak aby podwoiło swoją objętość. Jeżeli w kuchni jest zbyt chłodno, to miskę z ciastem możemy wstawić do wcześniej nagrzanego piekarnika do około 30 stopni, wyłączyć grzanie i wstawić ciasto do wyrośnięcia. Wyrośnięte ciasto wykładam na blat i przerabiam kilka razy.
Następnie formuję wałek i dzielę na 16 w miarę równych części. Z każdego kawałka ciasta formuję kulkę, delikatnie spłaszczam i układam na papierze do pieczenia. Pączki możemy uformować, turlając ciasto na blacie lub w dłoniach. Bardzo mocno sklejamy i formujemy pączek. Tak uformowane pączki nakrywam ściereczką i pozostawiam na 30 minut do wyrośnięcia. Usmażone pączki możemy nadzieć za pomocą rękawa cukierniczego z wąską końcówką. Jeżeli nie mamy rękawa, to możemy przygotować prowizoryczny z woreczka foliowego i butelki z dzióbkiem. Z butelki odkręcamy dzióbek i odcinamy sam gwint. Następnie przez gwint przekładamy jeden z rogów woreczka, odcinamy i go wywijamy na zewnątrz. I zakręcamy dzióbek, worek jest gotowy. Po 30 minutach wyrośnięte pączki smażę. Pączki możemy usmażyć na samym oleju, na samym smalcu lub tak jak ja na oleju ze smalcem. Tłuszczu powinno być tyle, aby pączki swobodnie pływały. Tłuszcz powinien mieć temperaturę około 175 stopni. Jeżeli nie mamy termometru, to wrzucamy kawałek ciasta i jeżeli zaczyna się smażyć, to znaczy, że tłuszcz ma odpowiednią temperaturę i możemy zacząć smażyć pączki. Pączki wkładam górą do dołu, zmniejszam płomień na najmniejszy i smażę z każdej strony od 2 do 2,5 minuty. Długość smażenia pączków zależy od wielkości pączków. Za gorący, ponieważ pączki z wierzchu mogą wyglądać na usmażone, a w środku mogą być surowe. Jeżeli pączki za szybko się smażą, to można wyłączyć grzanie na około 1 minutę i ponownie włączyć na najmniejszy płomień. I powtarzać tą czynność za każdym razem, gdy tłuszcz osiągnie za wysoką temperaturę. Pączki układam na ręczniku papierowym, aby odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Marmoladę przykładam do miseczki i dokładnie mieszam, żeby nie było grudek. Gdyby marmolada była zbyt gęsta, możemy dodać kilka kropli przygotowanej wody i dokładnie wymieszać.
Marmoladę przekładam do rękawa i naciepam jeszcze ciepłe pączki. Gotowe pączki możemy obruszyć cukrem pudrem, polukrować lub polać polewą. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Pączki są bardzo puszyste i smaczne, polecam wypróbować przepis, życzę udanego smażenia i smacznego.